Witam Was serdecznie ze słonecznego Paragwaju. Mam na imię Zbyszek. Jak zwykle Paragwaj Live. Chcemy w tym filmie Wam przedstawić dom jednorodzinny, który widzicie z tyłu. Mniej więcej 100 metrów kwadratowych budowa domu. Także parę odcinków o tym nakręcę, abyście byli zorientowani, jak się u nas buduje, jakie są ceny zarówno budowy, jak i działek. Jak Was to interesuje, to zostańcie ze mną. Na razie. Jak widać, położenie jest przy miasteczku Piribebuj. To jest powiatowe miasteczko około 70 km od stolicy Paragwaju, Asunción. I tutaj znajdujemy się akurat na budowie, którą nasz zespół rozpoczął 1 listopada, a więc około 3 tygodnie temu, troszkę ponad 3 tygodnie, także zobaczcie, w tym tygodniu, pewno jutro, 2 dni skończy się pod strzechą. Także tempo jest super, pogoda prawie jak zawsze super, zobaczcie działki, widok. Także my już od 20 lat jesteśmy zachwyceni Paragwajem, a przede wszystkim tym miasteczkiem, czy jego okolicami, Piribebuj. Teraz pokażę Wam parę detali. Pracuje się jeszcze w prosty sposób. Żadnych wielkich rusztowań, szybciutko chłopaki robią, tak jak to kiedyś było w Polsce. Także świetna sprawa. Domek 8 metrów na 12, znaczy domek w sumie, dom, a nie domek. Super wykonanie jakościowo. Ten mur jeszcze będzie czyszczony, ale sama jakość pracy jest super. Palce lizać. Z tej strony będzie wejście, taras, tu dwa okna, te mniejsze od łazienki i tutaj na dole, co widać, to będzie system oczyszczeniowy zarówno do ubikacji, jak i kuchni. Cegły, widzicie, ekologiczne, na ściany wewnętrzne. Wszystkie materiały budowlane są tutaj z naszej okolicy. To, co mnie urzeka, to jest pogoda. Świetna atmosfera. I palmy. Widoki są naprawdę urzekające, potem coś w kierunku cen. Wam opowiem, z tyłu widać, to jest maszyna, która będzie wiercić studnię głębinową na 100 metrów. Z tyłu widać już w budowie następny dom na dzielnicy polskim, osiedlu Piribebuj. Mapkę Wam zamieszczę, żebyście mniej więcej wiedzieli, gdzie się znajdujemy. No teraz trochę do cen, bo pytacie się, jak te ceny kształtują się w Paragwaju. Prosta sprawa, jeżeli chodzi o działki, to mniej więcej tutaj w naszym miasteczku Piribebuj, tutaj gdzie my jesteśmy,
Mniej więcej liczę ceny około 15 tysięcy euro za 360 metrów kwadratowych. Ok? Poza miastem, gdzieś w granicach 8 do 10 km, za tą samą cenę, powiedzmy sobie 15 tysięcy euro, dostaniecie około 1500 metrów kwadratowych. Miasteczko Piriłebuj jest, że tak powiem, bazą wypadową dla mieszkańców stolicy. Dlatego ceny tutaj są wyższe. Ale to, co jest istotną kwestią, czy najbardziej istotną, jest fakt, że jest to super inwestycja. Tak? Jeżeli zainwestujecie w dobrych miejscach, to macie dobrą inwestycję. I na tym polega cała sprawa. Dobra, także ceny mniej więcej wiecie, 350 euro za metr kwadratowy domu pod klucz gotowego. Oczywiście ceny idą 400, 450, 500 euro, 600 euro. Tak? Także cena na górę zawsze może się wzbijać i iść wzwyż, ale w zależności od standardu, jaki chcecie uzyskać. Ale powiedzmy sobie, za około 400 euro, 350 dostaniecie już dobry dom pod klucz. Także to proszę skalkulować, plus mniej więcej jeszcze 10% kosztów ubocznych, które zawsze są, tak? Podłączenie wody, prądu i tak dalej, i tak dalej. Także te kwestie trzeba jak zwykle zawsze uwzględnić, żeby potem nie było jakichkolwiek nieporozumień. Dobra? Na razie. Dobra. Teraz życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim uśmiechu na twarzy, to jest najważniejsze. Jeżeli macie pytania, zadzwońcie. Numer telefonu, jak i maila, podaję w opisie wideo, jak zawsze. Ale mimo wszystko możecie zawsze się ze mną skontaktować. Z tyłu widzicie, to jest u nas w ogrodzie. My tu jesteśmy już 19 lat w Paragwaju, prawie 20 będzie. Także proszę nam wierzyć, że jesteśmy więcej jak zadowoleni. Jest po prostu fajne życie, pogoda na ogół sprzyja. Jak widzicie, można sobie działkę bardzo fajnie zagospodarować. Także serdecznie dziękuję, kłaniam się i do następnego wideo. Pytania proszę również zadawać pod wideo i z pewnością na większość z nich odpowiem. Ok? Trzymajcie się, na razie, pozdrawiamy.